Radio Ortodoksja. Witam Państwa serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy audycję Pytanie do specjalisty. Problemy zdrowotne nas cały czas nękają. My staramy się odpowiadać na Państwa pytania i na to, co się dzieje w zdrowiu, nam takim szeroko pojętym. Za konsoletą oczywiście ojciec Mateusz, towarzyszy mu Kuba Kochanowicz. Nie pozostaje mi nic innego, jak przedstawić naszego dzisiejszego gościa, a jest nim pan doktor Jarosław Talalaj. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor jest specjalistą chorób płuc, jak również rehabilitacji leczniczej. Jak to jest, że się zostaje specjalistą w dwóch dziedzinach? Ja mam tylko jedną, neurologię. Bo też te dziedziny uzupełniają się i to bardzo znakomicie. Od zawsze, bo większość życia zawodowego przepracowałem jako pulmonolog, specjalista chorób płuc. Jednakże zawsze ci pacjenci wymagali wspomagania w ich przewlekłych chorobach, czyli rehabilitacji oddechowej. I tak krok po kroku z czasem dojrzałem do tego pomysłu, by spróbować wyspecjalizować się w tej dziedzinie, no, która ma oczywiście szerszy zakres niż tylko działania na układzie oddechowym. Szerszy zakres, bo dotyczy całości człowieka, ale też myśląc cały czas przede wszystkim o pacjentach chorych na przewlekłe choroby układu oddechowego i krążenia, bo one wiążą się ze sobą zawsze nierozerwalnie. Tutaj w studiu gościliśmy gości i często mówiliśmy o POHP, przewlekłej obstrukcyjnej chorobie płuc. To jest chyba taka choroba, która łączy pulmonologię z rehabilitacją w sposób taki bezpośredni. Tak jest i to jest wzorcowa choroba, która dzięki której wykonano modele, ustalono cykl czynności związanych z rehabilitacją układu oddechowego. To właśnie na tej chorobie, dzięki tej chorobie i chorym pacjentom, którzy cierpią z powodu tej choroby, ustalono modele rehabilitacji oddechowej. Więc jest to rzeczywiście kluczowa choroba, przewlekła choroba układu oddechowego. Pan doktor jest zastępcą kierownika kliniki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, kliniki rehabilitacji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Na co dzień pracuje z pacjentami. Jak można trafić na rehabilitację ambulatoryjną do szpitala, na zabiegi? Kto kieruje i jakie są wskazania? Rehabilitacja ambulatoryjna, ponieważ rzeczywiście obecnie w klinice dominują pacjenci przychodzący z zewnątrz, mówiąc wprost, wykonujący czynności rehabilitacyjne i wracający do domu. To jest rehabilitacja ambulatoryjna, czyli taka na poziomie zbliżonym do poradni. Jest to rehabilitacja, która jest w miarę elastyczna, to znaczy skupia pacjentów z różnymi dolegliwościami, z różnymi chorobami, z różnych narządów i układów. Sama rehabilitacja trwa 10 dni ćwiczeniowych, czyli 2 tygodnie, licząc po 5 dni w tygodniu. Również jest dość szerokie grono lekarzy specjalistów, którzy mogą na tą rehabilitację pacjenta skierować. Przede wszystkim jest to lekarz rodzinny, jak zawsze, ale również specjaliści z zakresu ortopedii, z zakresu neurologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, więc to grono specjalistów lekarzy jest naprawdę szerokie. Wielu z nich może formalnie skierować pacjenta. Pacjent przechodzi przez cykl kwalifikacyjny, przez wizytę kwalifikacyjną. Jest ustalany termin rozpoczęcia rehabilitacji. Terminy te są zwykle odległe, jednakże warto zaznaczyć, że w klinice rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego te kolejki tak zwane są stosunkowo krótkie na tle innych ośrodków. Na pewno pacjenci mogą jeszcze zacząć rehabilitację w tym roku i to jesienią. Nasi pracownicy przyspieszyli nieco tempo, zwiększyli nabór tych pacjentów, więc staramy się wykonać jak najwięcej
czynności przy pacjentach i obsłużyć jak największą liczbę pacjentów. Więc te kolejki w szpitalu klinicznym, uniwersyteckim szpitalu klinicznym są niezbyt długie, bo trwają tygodnie bądź najwyżej 2-3 miesiące, a nie lata, jak to się dzieje w innych miejscach naszego miasta i nie tylko, również całego województwa. Mówimy tu o rehabilitacji ambulatoryjnej, takiej klasycznej, takiej, jaką znamy wszyscy od wielu, wielu lat. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że i ta dziedzina medycyny rozwija się, bo na drodze rozporządzenia ministra zdrowia i zarządzenia prezesa NFZ-u poszerza się grono pacjentów, poszerza się spektrum chorób, które można leczyć w warunkach ambulatoryjnych. I najlepszym przykładem są choroby układu krążenia. Jest to wczesna rehabilitacja kardiologiczna w warunkach ambulatoryjnych. Głównie dotyczy pacjentów po zawale mięśnia serca lub po zabiegach kardiochirurgicznych. Drugim rodzajem takiej rehabilitacji wyspecjalizowanej, jaka poszerza spektrum pacjentów w tej formie leczenia, to są pacjenci po przebytej chorobie COVID-19. Od kilku tygodni, w zasadzie mniej więcej od 2 miesięcy, może już 3 miesiąc, również mocą zarządzenia prezesa NFZ, również ambulatoryjna rehabilitacja ma możliwość stosowania leczenia w tej grupie pacjentów. Więc nie tylko są to łóżka szpitalne w uzdrowisku bądź w oddziałach rehabilitacji, stacjonarnych oddziałach, ale również ambulatoryjna rehabilitacja po COVID-19, która jest również dostępna w Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Jako neurolog bardzo często to jest takie jakby skierowanie na rehabilitację jest ulubioną formą pracy neurologów z tego względu, że leki stosowane na przykład przy różnego rodzaju zespołach bólowych mają całe spektrum działań niepożądanych. Rehabilitacja jest takim działaniem mało ryzykownym, jeśli chodzi o skutki uboczne i co dzieje się z pacjentem? Jakie zabiegi on ma do zaoferowania? Neurolog w poradni wypisuje skierowanie na rehabilitację. Pacjent trafia na kwalifikacje. Kto decyduje o tym, jakie zabiegi otrzyma? Jakie można się zabiegów spodziewać? Jak ten cały proces już później terapeutyczny przebiega? Tak. Lekarz kierujący pacjenta do jednostki czy ambulatoryjnej, czy też szpitalnej, jakiejkolwiek jednostki leczenia rehabilitacyjnego, rehabilitacji medycznej, w skierowaniu umieszcza, proponuje rodzaj zabiegów w odniesieniu do choroby, z jaką kieruje tego pacjenta na rehabilitację. Więc to już lekarz kierujący daje sygnał, czy propozycję trybu leczniczego, postępowania leczniczego. Pacjent trafia zazwyczaj w tej chwili do fizjoterapeuty, który nie jest lekarzem, jest fizjoterapeutą, odpowiada za tą część techniczną pracy nad pacjentem. I zwykle w czasie tej wizyty wstępnej, diagnostycznej, fizjoterapeuta ustala szczegółowy program fizjoterapii. Jednakże czasami z powodów czysto medycznych, z powodu chorób towarzyszących, ewentualnych przeciwwskazań do fizjoterapii, do rehabilitacji, fizjoterapeuta korzysta z konsultacji lekarza, specjalisty rehabilitacji. Po to, by mieć pewność, że proponowany tryb rehabilitacji jest właściwy. I rzeczywiście w ten sposób pacjent może rozpocząć już rehabilitację. Oczywiście pamiętając o wszystkich przeciwwskazaniach do stosowanych zabiegów. Czynności fizjoterapeutyczne zawierają się w 3 grupach. Pierwszą jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem o różnym charakterze. Jest to ruch leczniczy.
fizykoterapia, czy inaczej medycyna fizykalna, która opiera się o różnego rodzaju bodźce elektryczne, pola magnetycznego, światła laserowego, dźwięku, czyli fal ultradźwiękowych i tak dalej, i tak dalej. I trzecią sferą działania fizjoterapeutycznego jest masaż. Masaż również w różnej formie, bo nie jest to tylko masaż ręczny, tak zwany, czy przy użyciu jakichś tam wspomagających narzędzi, ale również masaż wodny, masaż powietrzny. Można sobie swobodnie wybierać rodzaj masażu w zależności od potrzeb i możliwości jednostki, która wykonuje tą rehabilitację. Oczywiście w tym wszystkim jeszcze jest miejsce na balneoterapię, czyli leczenie w środowisku wodnym. Z różnych powodów i w różnym mechanizmie. No, środowisko wodne jest niezwykle pomocne w całym cyklu rehabilitacji. Zresztą wszyscy o tym wiemy, zawsze lepiej czujemy się w wodzie niż na powierzchni. Woda daje wyporność, więc łatwiej jest wykonać odpowiedni ruch, skoordynować ten ruch i tak dalej, i tak dalej. Woda może zawierać różne substancje, sole siarkowe, magnezowe i tak dalej. Borowinowe. Jednak nie wszystkie oczywiście ośrodki dysponują pełną bazą balneoterapii ze względów czysto technicznych. No, łatwiej o takie zabiegi w uzdrowisku, w sanatorium czy w oddziale łóżkowym, szpitalnym. Czasem trudniej troszeczkę o te zabiegi, bo jest ograniczona możliwość w środowisku ambulatoryjnym, ale zwykle są tak czy inaczej dostępne te zabiegi. Tak więc sama fizjoterapia różni się od rehabilitacji tym, że rehabilitacja jest szerszym pojęciem. Fizjoterapia to wykonywanie właśnie tych czynności technicznych przy pacjencie, a fizjoterapia składa się jako jeden z elementów na program rehabilitacyjny, bo rehabilitacja to również postępowanie lecznicze, podawanie leków, jeśli jest taka potrzeba, stosowanie konsultacji wspomagających, a więc konsultacji psychologa, konsultacji dietetyka, czy jakichkolwiek innych działań prozdrowotnych i leczenie chorób towarzyszących, przewlekłych chorób towarzyszących, jeśli jest taka potrzeba. Więc pojęcie rehabilitacji jest szersze niż pojęcie fizjoterapii, zdecydowanie. Jakie zabiegi są preferowane w szpitalu klinicznym, w klinice rehabilitacji? To zależy od rodzaju rehabilitacji, od grupy pacjentów, czyli od wskazań. Jeżeli myślimy na przykład o pacjentach po ostrych incydentach wieńcowych, po zawale mięśnia serca, to tutaj kluczową formą rehabilitacji jest kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, czyli wzmaganie ogólnej wytrzymałości organizmu, poprawa czynności mięśni szkieletowych, mięśnia serca i mięśni oddechowych. Zresztą podobne cele są w rehabilitacji pulmonologicznej, czyli dotyczącej pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. I tu płynnie przechodzimy do pacjentów, którzy przychodzą na rehabilitację po COVID-19. Ta choroba niszczy przede wszystkim układ oddechowy, płuca. Dlatego też ustalono tryb postępowania oparty o fizjoterapię oddechową, a więc bardzo podobną w gruncie rzeczy do rehabilitacji kardiologicznej. Leczenie ruchem ma poprawić również wytrzymałość, siłę mięśniową, ale głównie wytrzymałość mięśni oddechowych, ale jednocześnie mięśnia serca i mięśni szkieletowych. Więc to jest jakby trzon tego leczenia, ale jest uzupełniane o różne inne rodzaje fizjoterapii. Jeśli mówimy o COVID-19 i powikłaniach, wszyscy wiemy, że powikłania są dość rozległe, mogą być rozległe. To jest dość szeroki wachlarz objawów. Wirusy niszczą wszystkie narządy i tkanki w całym naszym ciele. I tak też się dzieje właśnie w chorobie COVID-19. Więc w zależności od sytuacji, od możliwości, od potrzeb, ale mając na względzie również przeciwwskazania medyczne, możemy i stosujemy dodatkowe czynności rehabilitacyjne czy fizjoterapeutyczne, nie tylko lecząc ruchem, wspomagając się innymi grupami, czy to zabiegów fizykalnych, czy też masażu czasami, czy też balneoterapii,
w zależności od sytuacji. Jednakże powtarzam raz jeszcze, trzonem leczenia jest ruch, właściwie poprowadzony, stosowny do możliwości pacjenta ruch. Dlatego na początku pobytu wszyscy pacjenci mają wykonywane badania kwalifikacyjne. Musimy ustalić, jaka jest właściwa efektywność ruchu pacjenta, jaka jest wydolność ogólna pacjenta, jakie jest poczucie duszności i poczucie choroby. I zgodnie z tymi badaniami kwalifikacyjnymi możemy przystąpić do ustalenia planu postępowania, wielkości obciążenia wysiłkiem fizycznym. Czyli innymi słowy, regulujemy dość płynnie intensywnością wysiłku. Panie doktorze, bo rehabilitacja ambulatoryjna czy rehabilitacja szpitalna? Która rehabilitacja jest bardziej efektywna? W społeczeństwie pokutuje coś takiego, że jak pacjent jest w szpitalu, to jest leczony, natomiast jeśli pacjent tylko przychodzi, są zabiegi, ma wrócić do domu, to leczenie już takie nie jest efektywne. Natomiast moje takie spostrzeżenie, że do tego szpitala to trzeba wybrać się, trzeba dojechać, trzeba pokonać jakiś tam odcinek, to już jest sama kinezyterapia, to już jest spacer, który po drodze pacjent musi wykonać. I same przygotowanie to już jest takim zalążkiem rehabilitacji i te zabiegi, które są w ambulatorium wykonywane, to są tylko ukoronowaniem takiego rozpoczętego dnia. Jaka jest opinia specjalisty w tym temacie? Rehabilitacja jest dziedziną leczniczą, którą powinno się stosować jak najwcześniej. Im wcześniej rozpoczniemy rehabilitację, tym łatwiej jest pokonać chorobę albo nie dopuścić do trwałych następstw chorób ostrych bądź przewlekłych. Więc klucz leży w czasie rozpoczęcia rehabilitacji, a nie w miejscu. Więc generalnie im wcześniej, tym lepiej. Mam doświadczenia z oddziału, tymczasowego oddziału zakaźnego, w którym pracowałem, w którym kierowałem w czasie tej trzeciej fali choroby. Pacjenci, którzy przychodzili do nas w ostrej fazie choroby, byli już poddawani prostym czynnościom rehabilitacyjnym. Teraz trwają obliczenia statystyczne. Mam nadzieję, że wykażemy efektywność wczesnej rehabilitacji, czyli im wcześniej, tym lepiej. Jestem tego zdania. Natomiast wracając do pytania pana profesora, to rzeczywiście tak jest. Szpitale, oddziały rehabilitacyjne, stacjonarne, tam gdzie pacjenci przebywają całą dobę, w tych oddziałach powinni być leczeni pacjenci o cięższym przebiegu, mniej sprawni, tacy, którzy nie mogą samodzielnie przybyć do miejsca rehabilitacji i stamtąd wrócić do domu. Oni muszą przebywać w szpitalu całą dobę, muszą być pod nadzorem pielęgniarsko-lekarskim całą dobę, więc z założenia szpital jest miejscem, gdzie powinni przebywać pacjenci ciężej chorzy. Natomiast rehabilitacja ambulatoryjna to jest ta rehabilitacja, do której przyjdą pacjenci o lżejszym przebiegu choroby. Tacy, którzy są samodzielni, mogą, tak jak pan profesor powiedział, samodzielnie przyjechać z domu, zrobić szereg ćwiczeń czy zabiegów i wrócić samodzielnie do domu. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ciężkość przebiegu choroby powinna decydować o tym, gdzie pacjent się znajdzie, czy w szpitalu, czy w leczeniu ambulatoryjnym. Siłą rzeczy pacjenci COVID-owi powracają w naszej rozmowie. Ostatnie kilkanaście miesięcy COVID zdominował terapię, zdominował nasze rozmowy domowe. W radiu też tutaj temat COVID-u powraca przy różnych chorobach. W tej chwili mamy troszeczkę takie, jakby fala trzecia nas opuściła. Czy mamy, czy świadomie, czy nie, powinniśmy przygotowywać się do czwartej fali. Natomiast rehabilitacja, czy to jest czas, żeby się rehabilitować po COVID-zie? Bo skoro fala przeszła, to może o tym już nie warto rozmawiać. Przechorowaliśmy i nie jest tu powód już do zmartwienia nasz.
Ja myślę, że najlepiej odpowiedzą na to pytanie sami pacjenci, bo widzimy, że u większości, zdecydowanej większości pacjentów, którzy przechodzili chorobę COVID-19 w sposób objawowy, większość tych pacjentów ma różne dolegliwości do tej pory. One trwają szereg tygodni, miesięcy, a biorąc pod uwagę płuca, czyli ten najważniejszy narząd atakowany przez wirusa, płuca ulegają degradacji, ulegają zniszczeniu. Więc leczenie połączone z rehabilitacją ma za zadanie powstrzymać destrukcję płuc i poprawić efektywność pracy układu oddechowego. Więc na pewno rehabilitacja jest konieczna. Oczywiście nie u wszystkich. Nie wszyscy przechodzili ciężko chorobę. Większość ludzi, zdecydowana większość ludzi przechodziła zakażenie zupełnie bezobjawowo. Ale w tej grupie, w której dokonały się objawy, dokonały się zmiany i spustoszenia w narządach wewnętrznych, głównie w płucach, te osoby zapewne wymagają bezwzględnie rehabilitacji jako kontynuacji dotychczasowego leczenia. Dlatego też obecnie w kryteriach kwalifikujących pacjentów do rehabilitacji po COVID-19 jest granica 6 miesięcy od zakończenia leczenia ostrej fazy do podjęcia rehabilitacji. Wiemy już w tej chwili, że niepodjęcie rehabilitacji w ciągu tych 6 miesięcy może spowodować utrwalenie zmian w płucach czy w innych narządach. A więc jeszcze raz powtarzam, im szybciej, tym lepiej. Kto zadecyduje o tym, że rehabilitacja po przebytym COVID-19 nam się należy? Kto może nas skierować do rehabilitacji ambulatoryjnej, na przykład w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym? Jakie trzeba spełnić kryteria? Czy to pacjent sam się do Państwa zgłasza, czy musi przyjść ze skierowaniem? Jak proces kwalifikacji wygląda? I tu znowu okazuje się, że duży wachlarz lekarzy specjalistów może kierować pacjentów do rehabilitacji pokowidowej. W zasadzie każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, jak to się mówi formalnie, ma prawo skierować pacjenta do rehabilitacji pokowidowej. Przede wszystkim oczywiście są to lekarze, którzy wypisują, czy wypisywali pacjentów z oddziałów zakaźnych, w których leczono COVID-19, ale w głównej mierze praktycznie te skierowania wystawiają lekarze rodzinni, bo to jest najwygodniej, najwygodniejsza droga, najkrótsza droga dla pacjenta, skorzystać z pośrednictwa i kwalifikacji wstępnej lekarza rodzinnego. W rehabilitacji ambulatoryjnej kwalifikacja jest stosunkowo prosta. Tam musimy ustalić na podstawie skal, jakie wypełnia pacjent, bo to są subiektywne skale. Pacjent musi wskazać, jakie jest poczucie duszności, jakie jest poczucie męczliwości, jaki jest stopień samodzielności pacjenta, jaka jest ogólna wydolność. To robimy już dzięki różnym badaniom, między innymi dzięki próbom wysiłkowym. Więc ustalenie faktycznego stanu pacjenta, jego wydolności, zdolności do samodzielności, to decyduje o tym, jak będzie ustawiony program leczenia. To znaczy, jak będą intensywne ćwiczenia, czy są potrzebne jakiekolwiek inne zabiegi rehabilitacyjne poza kinezyterapią, czy też nie. To wszystko się ustala w trakcie kwalifikacji. Ona się odbywa w trakcie tak zwanej wizyty wstępnej, aczkolwiek lekarz kierujący musi mieć świadomość, że skierowanie pacjenta ma sens i istnieją potem wskazania. Bo raz jeszcze przypominam, zdarzali się czasem pacjenci wcześniej jeszcze, którzy nie mając żadnych objawów, mając w zasadzie tylko bezobjawowe nosicielstwo wirusa, zgłaszali się na rehabilitację. To jest błąd w założeniu. Jeśli nie było żadnych zmian, nie było żadnych objawów, ani żadnych zmian w obrębie narządów i organów. Na zdjęciu rentgenowskim płuc nie wykryto żadnych zmian. W badaniach krwi nie było żadnych zmian. To też trudno mówić o potrzebie rehabilitacji. Tutaj należałoby zacząć raczej stosować rekreacyjny sport, ale to każdy z nas może robić we własnym zakresie. W ramach profilaktyki innych chorób, przede wszystkim naczyniowych. Tutaj w naszym programie, pytanie do specjalisty, promujemy różne formy aktywności, natomiast najbardziej, ja to zawsze powtarzam już przy którejś audycji, pies na receptę.
To jest sformułowanie pana profesora Musiała. Pies dlatego, że zmusza nas do pójścia na spacer. Otóż to. Trzeba go rano wyprowadzić, niezależnie od tego, czy mamy pogodę, czy niepogodę, czy jest to dzień świąteczny, wolny od pracy. Pies potrzebuje spaceru, jak również wieczorem też zmusza nas do aktywności ruchowej. Ta aktywność ruchowa nie jest sportem wyczynowym, jest spacerem, natomiast jest dobrodziejstwem dla naszego organizmu. A jednocześnie jest to wymuszenie systematyczności. Bo to też warto podkreślić, taki incydentalny ruch, incydentalny spacer, nie wiem, nawet przebieżka, szybki bieg, nic nie da, jeśli nie jest wykonywany systematycznie. Podobnie jest z rehabilitacją. My staramy się nauczyć pacjentów tych prostych ćwiczeń i wypromować potrzebę systematyczności. Chcielibyśmy, byłbym rzeczywiście szczęśliwy, gdyby pacjenci samodzielnie kontynuowali stosowane ćwiczenia u nas, będąc w domu. Systematyczność jest drugim kluczem w powodzeniu leczenia rehabilitacyjnego, czy jakiegokolwiek innego leczenia, ale również, tak jak pan profesor wspomniał, ta zwykła rekreacja również powinna być systematyczna. To jest bardzo ważna rzecz, by utrzymać systematyczność, więc ten piesek przysłowiowy wymusza systematyczność. I rzeczywiście to jest święta prawda. Ruch to zdrowie. Rzeczywiście, pan doktor poruszył takie bardzo kwestie systematyczności w rehabilitacji, w aktywności ruchowej, o której my zapominamy. Zapisujemy się na kurs rehabilitacyjny, czekamy kilka tygodni, czasami kilka miesięcy. Rehabilitacja to 2 tygodnie. W roku mamy 52 tygodnie. Przez 50 tygodni czekamy na rehabilitację, przez 2 tygodnie mamy rehabilitację. Efektywność? No, wstyd przyznać, pewnie żadna, ponieważ organizm zapomina bodźce, jakie otrzymuje w trakcie rehabilitacji. Po pewnym czasie zapomina, no, to nie trzeba tego udowadniać. Każdy z nas wie, że jeśli się nie poruszamy, nie ćwiczymy systematycznie, nie wykonujemy ćwiczeń fizycznych, po pewnym czasie dochodzi do atrofii mięśni, mięśnie słabną, przyrasta tkanka tłuszczowa, brzuch rośnie niestety i tak koło się zamyka. Więc systematyczność jest jednym z kluczowych problemów w tym wszystkim. Staramy się promować tą systematyczność. Stąd też wspomaganie, tak jak już wspominałem wcześniej, wspomaganie dietetyczne w trakcie pobytu pacjenta, wspomaganie psychologiczne, szczególnie w tych grupach pacjentów z rehabilitacją pokowidową i kardiologiczną wczesną. Tam jest to bezwzględnie potrzebne. Musimy zmienić nawyki pacjentów, więc nie jest to proste leczenie ruchem. Program rehabilitacji jest troszkę szerszy niż zwykła fizjoterapia. Staramy się wypromować właściwe postawy prozdrowotne pacjentów, właściwe zachowania prozdrowotne pacjentów i ich rodzin lub opiekunów. Przeszedłem COVID w trzeciej fali wiosennej. Jakie objawy powinny mnie skierować do lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego z prośbą o skierowanie na rehabilitację covidową? W jakich sytuacjach rehabilitacja pomoże? Czy dobrostan pełen, tak jak już pan doktor powiedział, nie jest wskazaniem do rehabilitacji. Tutaj raczej dbamy o aktywność ruchową i swoją wydolność organizmu. Które objawy powinny nas zmobilizować do tego, abyśmy udali się do specjalisty na rehabilitację pokowidową? W głównej mierze są to objawy związane z niewydolnością układu oddechowego i krążenia. Zdecydowanie. To jest gro wszystkich naszych przypadków, większość naszych przypadków. Pacjenci, tak jak sami opowiadają, nie mogą dojść do siebie po chorobie. Nie mogą osiągnąć takiej kondycji, jaka była przed chorobą. Mają poczucie łatwej męczliwości, zmniejszenie dystansu wysiłku. Nie mogą wykonać wysiłku takiego, jaki wykonywali przed chorobą. I to się przeciąga. Każdy z nas liczy, że to wszystko ustąpi po tygodniu, po dwóch, tak jak po każdej ostrej infekcji, po zapaleniu płuc, prawda? A to się nie dzieje. To się rozciąga na wiele tygodni, wreszcie miesięcy. Pacjenci samodzielnie nie mogą
wrócić do stanu zdrowia sprzed choroby. I to się wiąże z uszkodzeniem układu oddechowego, uszkodzeniem płuc przede wszystkim. Czyli przede wszystkim to jest tak, że bez zadyszki nie jesteśmy w stanie pójść do sklepu na zakupy. Mieszkamy na pierwszym piętrze w bloku i na półpiętrze musimy zrobić sobie przystanek, aby wyrównać oddech i móc wejść do domu. Tak właśnie jest. Tak właśnie jest. Skraca się ten dystans. Mamy trudności z pokonaniem odcinka, nie wiem, z domu do przystanku autobusowego, by pojechać do pracy, który wcześniej można było przebiec lekkim truchtem, prawda? Teraz jest kłopot z dojściem, tak samo z wejściem na wyższe piętra, czy dojściem do mieszkania, które znajduje się na wyższych piętrach. Więc poczucie męczliwości, zadyszka. A z drugiej strony miewamy pacjentów, którzy mają uszkodzony układ krążenia. Mają zaburzenia pracy serca, zaburzenia pracy tętnic. To się objawia często zmiennością ciśnienia tętniczego. Ono jest dość wahliwe, często przyrasta ponad normę, często się obniża poniżej normy. To wszystko wynika oczywiście z czynności wirusa, z aktywności wirusa, który równie dobrze, tak jak płuca, atakuje również naczynia krwionośne i serce. Objawy choroby układu krążenia również mogą prowokować, mogą być podobne do tych, jakie wynikają z uszkodzonego układu oddechowego, a więc chore serce będzie powodować również uczucie zadyszki, uczucie zmęczenia, niemożność wykonania wysiłku takiego, jaki się wykonywało przed chorobą. One są do siebie bardzo podobne, aczkolwiek, tak jak mówię, te wahania ciśnienia tętniczego wyróżniają pacjentów, którzy mają przewagę objawów kardiologicznych po-covidowych nad tymi, którzy mają objawy z układu oddechowego. Tutaj rzeczywiście jest to dość częsta rzecz, ale nie tylko. Również pojawiają się objawy ze strony układu neurologicznego, układu nerwowego. One są bardzo przeróżne. Niekoniecznie jakoś tam istotnie ciężkie, nie są to ciężkie przebiegi, ale dokuczliwe dla pacjentów. Bo to są zaburzenia pracy pojedynczych nerwów, czyli tak zwane mononeuropatie, jakieś dolegliwości bólowe, nieokreślone dolegliwości bólowe mięśni, czasem stawów. Nie bardzo wiemy, w jakim mechanizmie to się dzieje, natomiast rzeczywiście uszkodzenia pojedynczych nerwów są zastanawiające, bo też trudno powiedzieć, dlaczego akurat tak się wydarzyło, dlaczego dotyczy to zaburzenie konkretnego jednego nerwu, a wszystkich pozostałych już nie. Tutaj nie ma jakichś złotych środków, jeśli chodzi o rehabilitację. Możemy próbować różnych technik, ćwiczeń i zabiegów, które mogłyby poprawić pracę układu nerwowego. Jednakże nie ma ustandaryzowanych na razie tych czynności, jeśli chodzi o pacjentów w ramach rehabilitacji po COVID-19. To zależy od naszego doświadczenia, wiedzy, możliwości i szukania właściwych sposobów leczenia. Nie minęło 6 miesięcy, mamy dolegliwości. Lekarz rodzinny lub inny specjalista wystawia nam skierowanie na rehabilitację po-covidową. Zgłaszamy się, najprościej będzie, zgłaszamy się do szpitala klinicznego. Co nas tam czeka? Jaki jest tryb postępowania? Na co się powinniśmy się przygotować? Tak, pacjenci zaczynają rehabilitację w takim samym trybie, jak wszyscy pacjenci w rehabilitacji ambulatoryjnej. Czy czekają w kolejce? Owszem, to zależy od tego, ilu pacjentów do tej pory się zgłosiło. Natomiast w tej chwili takiej kolejki w klinice rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego nie ma. W zasadzie pacjenci przychodzący do nas mogą, mówiąc wprost, prawie z marszu zacząć tą rehabilitację, więc to również jest dobrym wykładnikiem i wskaźnikiem możliwości rozpoczęcia rehabilitacji. Właściwie nie ma czasu oczekiwania. Pacjenci mają do wykonania odpowiednią ilość dni ćwiczeniowych, które możemy wykonywać co dzień, co drugi dzień, to w zależności od sytuacji, od możliwości pacjenta, od jego wytrzymałości ocenianej na początku jego pobytu. Natomiast czas trwania tej rehabilitacji jest określony zarządzeniem prezesa NFZ.
I ten czas wynosi, nie chciałbym teraz skłamać, 18 dni ćwiczeniowych, jeśli dobrze pamiętam, plus te dni, które są potrzebne na badania kwalifikacyjne wstępne i końcowe. Tak więc kilka tygodni na pewno pacjenci będą do nas przybywać po to, by realizować tą rehabilitację i czynności fizjoterapeutyczne. Nie jest to jakoś specjalnie obciążająca dla pacjenta forma leczenia, ponieważ tempo, intensywność ćwiczeń zwiększa się wraz z czasem, czyli poprawa ogólnej wytrzymałości i siły mięśniowej będzie powodować, że to tempo będzie powolutku również wzrastało, więc to nie jest tak, że pacjentom nagle każemy wykonywać intensywny wysiłek ponad ich możliwości, ponad ich zdolności. Tak nie jest. To jest przyrost wysiłku stopniowy, stopniowany w zależności od możliwości i dokładnie nadzorowany, ponieważ fizjoterapeuci kontrolują stan pacjenta w trakcie zabiegów, mierzą ciśnienie, mierzą tętno, częstość pracy serca i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby intensywność rehabilitacji jest uzależniona od wydolności konkretnego tego pacjenta. Tak. To jest jakby rehabilitacja zindywidualizowana do stanu klinicznego. Dostosowana do możliwości pacjentów. Jakie zabiegi są stosowane u pacjentów w ramach rehabilitacji po COVID-19? Tak, przede wszystkim jest to terapia ruchowa, czyli kinezyterapia. Tutaj przede wszystkim wykorzystujemy jazdę na rowerach stacjonarnych, czyli nazywanych medycznie cykloergometrami. Czasami też można te same efekty uzyskać trenując na bieżni ruchomej. I to jest jakby trzon, to jest najważniejsza część leczenia. Do tego ćwiczenia ogólnousprawniające, które to jest taka dość łagodna gimnastyka, mówiąc wprost, która pozwala nie tylko poprawić ogólną wytrzymałość, ale poprawić koordynację ruchową, poprawić płynność ruchów. To ma związek również z poprawą stanu neurologicznego, bo poprawa płynności ruchu, bodźcowanie mózgu i ośrodkowego układu nerwowego za pomocą właściwie poprowadzonego ruchu, to jest dobra moim zdaniem forma leczenia. A więc ruch i obciążenie, czyli po pierwsze cykloergometry, po drugie ćwiczenia ogólnousprawniające, możemy stosować trening stacyjny, czyli takie przejście z jednej grupy ćwiczeń do drugiej w odpowiednim tempie, to jest grupa pacjentów, którzy się wymieniają stanowiskami ćwiczeniowymi, treningi marszowe, czyli przejście w naszym przypadku po korytarzu odpowiedniego dystansu w odpowiednim czasie. Uzupełniamy to wszystko innymi formami rehabilitacji czy fizjoterapii w zależności od indywidualnych wskazań pacjenta, bo jeżeli pacjent wykazuje jakiekolwiek inne powikłania COVID-19, mamy prawo i to z tego prawa korzystamy, by zastosować inne formy fizjoterapii. Oczywiście, jeśli jest to, mamy do czynienia z powikłaniem pokovidowym. Rehabilitacja pokovidowa ewoluuje. Jest to nowa jednostka chorobowa, rehabilitacja. Pan doktor pochwalił się przed spotkaniem, że był na szkoleniu w Głucholazach. Jak to wygląda? Jak tam jest ta rehabilitacja ustanowiona i jakie wzorce udaje się przenieść do naszego szpitala? To jest rehabilitacja prowadzona na podstawie pilotażu Ministerstwa Zdrowia. Szpital w Głuchołazach rozpoczął tą formę leczenia w lipcu zeszłego roku, równo rok temu. I wciąż ten pilotaż trwa, ma trwać jeszcze chyba rok, jeśli dobrze pamiętam. Jest to rehabilitacja w warunkach szpitalnych, w oddziałach stacjonarnych. Tam pacjenci przebywają całą dobę. Ustalono pewne formy rehabilitacji, pewne modele rehabilitacji w oparciu o ogólnie panującą wiedzę. Oczywiście, jak zwykle, osią tego leczenia jest fizjoterapia oddechowa, którą możemy podzielić na kilka modeli, od A do E, kiedy A jest tym takim najlżejszą formą rehabilitacji, bo pacjent jest w najlepszym stanie, a E jest najcięższą formą rehabilitacji, bo pacjent jest w najcięższym stanie.
Wykonując badania kwalifikacyjne, dobieramy odpowiedni model fizjoterapii oddechowej, uzupełniany o jakiekolwiek inne czynności, jeśli są konieczne do stosowania wśród tych pacjentów. I ten program pilotażowy dał podstawę do opracowania formy rehabilitacji pacjentów obecnie przyjmowanych do szpitali, do uzdrowisk i również rehabilitacji ambulatoryjnej. Więc Minister Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia oparli się na dokonaniach zespołu szpitala w Głuchołazach, który wdrożył ten program pilotażowy i może nie jest to oddany program 1:1, tam są pewne różnice, ale istota jest zawsze ta sama. Leczenie ruchem odpowiednio dobranym, w odpowiednim tempie, zgodnie z możliwościami pacjenta. Te różnice są dość drobne między pilotażem a obecnie stosowanymi czynnościami, właściwie niezauważalne przez pacjentów. Standardy rehabilitacji są te same na całym świecie, tylko należy je odpowiednio zastosować, w zależności od potrzeb pacjentów. Oczywiście, tak jak pan profesor wspomniał wcześniej, rehabilitacja po-covidowa jest nowym zjawiskiem, więc trzeba było sprawdzić, czy znane wcześniej standardy sprawdzą się, będą efektywne. Okazuje się, że tak, tak właśnie jest. Więc też przekładamy to, ten program pilotażowy do szerszego stosowania w całym kraju. Rzeczywiście Głuchołazy to jest dość znany ośrodek. Ten szpital w Głuchołazach rehabilitacyjny jest znanym ośrodkiem już od wielu, wielu lat. Tam jest prowadzona rehabilitacja kardiologiczna i rehabilitacja pulmonologiczna. Dlatego też zapewne został wybrany do wykonywania tego programu pilotażowego. I rzeczywiście możliwość podglądania organizacji pracy w tej mierze, chodzi o rehabilitację pacjentów po COVID-19, rzeczywiście pozwoliło mi to wdrożyć na naszym terenie, w naszym mieście, w naszym województwie, wdrożyć dość sprawnie ten schemat postępowania. Mam nadzieję, że ta ewolucja rehabilitacji będzie trwała dłuższy czas, bo za każdą falą pojawiają się jakieś nowe objawy, nowe problemy, przewlekłe problemy naszych pacjentów. I to wymusza na nas rozszerzanie zakresu świadczeń, rozszerzanie wachlarza zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych i wszystkich innych, w zależności od możliwości i od potrzeb. Więc każda kolejna fala zachorowań lekko modyfikuje schemat postępowania, ale powtórzę raz jeszcze, trzon tego działania, oś tego działania jest jedna, zawsze i ta sama, czyli właściwe leczenie ruchem. Każdy choruje, reaguje na wirusa, a też i wirusy się zmieniają, także myślę, że ich oddziaływanie zmienia się. Jak będą wyglądać objawy na jesieni, czy przy następnych, my jeszcze tego nie wiemy. Wiemy, że pierwsze symptomatyczne to były zaburzenia węchu, zaburzenia układu oddechowego, znaczne osłabienie, ograniczające mocno sprawność. W tych przypadkach rehabilitacja pozwala nam na szybki powrót do codzienności, do aktywności domowej, aktywności w pracy zawodowej i do też odpoczynku. Miejmy nadzieję, że to będzie odpoczynek aktywny. Tak. Czy w obecnej sytuacji, gdy mamy potężne upały, czy aktywność ruchowa z punktu widzenia specjalisty rehabilitacji jest wskazana? Bo raczej upały zachęcają nas do schowania się i do ograniczenia aktywności. Jak w tym przypadku powinniśmy zachować się? Upały są rzeczywiście dużą przeszkodą, ale i temu można podołać, bo można wybrać się na spacer, czy wykonać jakąkolwiek inną aktywność fizyczną wczesnym rankiem albo późnym wieczorem, kiedy są już bardziej znośne warunki atmosferyczne.
Jednak trzeba pamiętać o środkach bezpieczeństwa, czyli ochronie przed słońcem w postaci czapki, w postaci kaptura, okularów, filtru przeciwsłonecznego i co najważniejsze, należy odpowiednio nawadniać się. W czasie upału nasze ciało traci dużo wody, o wiele więcej niż w normalnych warunkach atmosferycznych. O tym musimy pamiętać, dlatego też trzeba zwiększyć przywóz wody do naszego ciała. Należy o tym pamiętać. Łatwo jest się odwodnić, szczególnie w wieku podeszłym albo też w środowisku dziecięcym. Więc te proste zasady bezpieczeństwa powinny pozwolić nam prowadzić może mniej nasiloną aktywność fizyczną, ale jednak wracam do tej systematyczności. Tu rehabilitacja nie jest sportem. Nie chodzi nam o bicie rekordów każdego dnia. Chodzi nam o to, żeby systematycznie wykonywać aktywność fizyczną, czynności, ćwiczenia fizyczne, które pozwolą utrzymać stan naszego organizmu, mięśni, płuc i serca w odpowiedniej właściwej, dobrej kondycji. Więc nie traktujmy rehabilitacji jako sportu, raczej porównajmy ją do rekreacji, do ćwiczeń rekreacyjnych, które kiedyś były popularne, było zawsze dużo osób w parku, które w cieniu drzew ćwiczyły, prawda? Na co dzień, szczególnie w wakacje. Więc dobrze jest przywrócić takie nawyki. Ale jeszcze chcę zwrócić na jedną uwagę przy tej okazji, teraz mi się właśnie to przypomniało. Warto jest również zajrzeć na stronę internetową Światowej Organizacji Zdrowia. Tam znajdziemy w polskiej wersji, w zakładce, która jest poświęcona COVID-19, znajdziemy w polskiej wersji opisany samouczek. To jest taki kilkunastostronicowy dokument z obrazkami, prostymi opisami po polsku, prostych ćwiczeń, jakie należy wykonywać chorując na COVID. To są na tyle proste ćwiczenia, że mogą być wykonywane samodzielnie przez pacjenta nawet w ostrej fazie choroby. To są proste ćwiczenia nóg, rąk w pozycji siedzącej, leżącej, przy łóżku i w łóżku. Więc warto o tym pamiętać. Ja polecałem moim pacjentom wykorzystywanie tych ćwiczeń i zwykle z dobrym efektem. Ci pacjenci szybciej stawali na nogi, szybciej stawali się samodzielni. Więc jeżeli nie potrafimy sami sobie wymyśleć programu rehabilitacji, mówiąc tak wprost, to warto skorzystać z dobrych rad na przykład Światowej Organizacji Zdrowia. Zachęcamy Państwa, a jednocześnie zachęcamy do spacerów w dni upalne. Na spacer wybieramy się zawsze, ale z butelką wody. Tak, i najlepiej rano lub późnym wieczorem. O rehabilitacji moglibyśmy jeszcze rozmawiać, ale ja jeszcze mnie korci jeszcze jedno pytanie, które wzbudza czasami dużo emocji. Krioterapia. Czy jest to zabieg, w jakich sytuacjach stosujemy i dla jakich pacjentów? Kriokomora, krioterapia. Zimno raczej to tak źle nastraja. Może latem nie, bo pragniemy troszeczkę chłodku, natomiast czy jakie zastosowanie w rehabilitacji znajduje krioterapia? Krioterapia jest dość szerokim pojęciem, bo tu możemy mówić o właśnie komorze kriogenicznej, która służy do oziębienia całego ciała w krótkim czasie, bądź też stosowania niskich temperatur miejscowo. Przykładając zwykle do bolącego miejsca, na nodze, ręce lub gdziekolwiek indziej, lub kręgosłupa. Więc ta krioterapia miejscowa, najpierw może o tym dwa słowa, ten sposób leczenia wywodzi się wprost z medycyny sportu. Jest to czysto leczenie przeciwbólowe, czyli zmniejszanie, szybkie ochładzanie konkretnej okolicy naszego ciała, nie wiem, uszkodzonego ścięgna. Najczęściej dotyczy to leczenia przeciwbólowego ścięgien i mięśni lub też okostnej. Znamy to z domu, bo kiedy się, będąc dziećmi, łatwo potykaliśmy, padaliśmy tłukąc nogi, to mama przykładała zimne okłady. I to jest właśnie to, czyli szybkie schłodzenie zmniejsza napływ komórek zapalnych, zmniejsza poczucie bólu. To jest zrozumiałe. Natomiast komory kriogeniczne, czyli te komory, które służą do szybkiego schłodzenia całego ciała, do niskich temperatur, bo do temperatur około minus 100, czy poniżej minus 100 stopni Celsjusza, to już jest troszkę inna filozofia. To znaczy, tu wykorzystujemy
Po pierwsze, grę układu nerwowego, który reguluje stan naszych naczyń, tętnic skórnych, mięśniowych, ale też tych głębokich tętnic, które znajdują się w wątrobie, w nerkach, w mózgu. Czyli regulacja, szybka regulacja temperaturą, na przykład bardzo szybkie obniżenie, spowoduje skurcz jednych tętnic, ale poszerzenie drugich i ułatwienie przepływu krwi, na przykład w mózgu, w nerkach, w wątrobie, w narządach wewnętrznych, prawda? Albo też w mięśniach, w zależności od tego, jak długo i w jakich temperaturach to robimy. Więc zimno, takie gwałtowne zimno działa na cały nasz organizm poprzez zmianę przepływu krwi w narządach wewnętrznych. Najczęściej poprawę tego przepływu. Chcemy taki stan osiągnąć. Ale również te gwałtowne zmiany temperatury, obniżanie temperatury mają za zadanie wzmagać układ odpornościowy. Można by to było porównać na przykład do stopniowego przyzwyczajania naszego organizmu do niskich temperatur, a więc morsowania, prawda? Zmiany temperatury w ogóle, jeśli jesteśmy do tego przyzwyczajeni, na pewno bodźcują układ odpornościowy, poprawiają wydolność układu odpornościowego. Jednak komora kriogeniczna, ona obniża szybko temperaturę i przez krótki czas, więc do tego nie musimy się przyzwyczajać, bo te odczucia są zgoła inne. Wchodząc do komory, oczywiście mamy osłonięte dystalne części ciała, czyli uszy, głowę, dłonie, stopy. One muszą być ogrzane, więc zwykle w takich skarpetach, rękawicach, czapkach tam się wchodzi. Ale do tego nie musimy się przyzwyczajać, bo odczucia są zgoła inne. To tak jakbyśmy wpadli do przeręgi. Czujemy raczej ciepło, a nie zimno. Czujemy mrowienie, a nie ból. Czasami ból, to zależy od tego, jak długo w tym środowisku się znajdujemy. A więc samo wejście do takiej zimnej komory nie sprawia jakichś tam przykrych specjalnie wrażeń. Natomiast rzeczywiście działania przeciwbólowe, poprawiające czynność układu krążenia oraz poprawiające, wzmagające odporność ogólną, to są te główne cele krioterapii. Czyli medycyna klasyczna, rehabilitacja sięga do dawnych ludowych sposobów, gdzie kąpiel w przeręblu miała też swoje właściwości terapeutyczne? Tylko odpowiednio krótko i z szybkim ogrzaniem ciała. No, tak, oczywiście, bo tutaj nie wymyślamy jakichś nowych historii. Cała medycyna oparta jest na doświadczeniach wielu dziesiątek czy setek pokoleń. Z tym tylko, że mamy do czynienia z nowoczesnymi metodami i technologiami, które zredukują, zniwelują ewentualne działania niepożądane czynności medycznych. I taką metodą jest właśnie krioterapia. Panie doktorze, bardzo dziękuję za spotkanie. Myślę, że przybliżyliśmy Państwu temat rehabilitacji, a zwłaszcza rehabilitacji po-covidowej. Czas naszej audycji dobiega końca. Ja w swoim imieniu, w imieniu słuchaczy dziękuję. Moim Państwa gościem był dr Jarosław Talalaj, zastępca kierownika Kliniki Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. A naszą audycję od strony technicznej prowadził dzisiaj ojciec Mateusz i Kuba Kochanowicz. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do widzenia. Radio Ortodoksja.